Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś obejrzymy wspólnie film zatytułowany Kurier. Witamy Państwa w imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich i naszego ukochanego prezesa Jacka Bromskiego. Jan Ołdakowski, jeden ze współproducentów filmu, jednocześnie dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, jest z nami. Chciałbym serdecznie powitać Państwa na filmie, z którego jesteśmy dumni. Ten film powstał po to, aby powstał najlepszy z możliwych sensacyjnych filmów historycznych o II wojnie światowej. Opowiada jeden z bardzo trudnych, decydujących momentów w losów Polski XX wieku. Państwo jako dyplomaci na pewno spotykają się z sytuacjami, w której mówicie sobie, dlaczego Polacy mówią tyle o historii II wojny światowej. Ten film próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to tak ważna historia z punktu widzenia Polaków. Nikomu, ale to absolutnie nikomu o tym ani słowa. To tajemnica wagi państwowej. I've had enough officers for one day. I'm afraid I am an officer too. Polish army. I'll take my chances. Dieser Agent ist heute Nacht eingetroffen. Aus London. Feuer! Mit wem hat sich denn in London getroffen? Sir Winston Churchill. John Novak, straight from Warsaw. Ein Kurier. My tutaj z Pawłem jesteśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego, nie jesteśmy filmowcami, a Państwo są dyplomatami i dlatego sądzę, że jesteście w stanie zrozumieć sytuację, w której ludzie podejmują decyzje kluczowe w momencie, kiedy nie mają pełnych informacji i działają pod niebywałą presją chwili. Jest to archetyp polskiej sytuacji historycznej. Nie mamy poparcia tych, na których liczymy, nie mamy pełnych informacji i musimy podjąć ostateczną walkę o naszą suwerenność. W tym sensie ten film nie jest historyczny, tylko jest ćwiczeniem z polskiej tożsamości, z polskiej wyobraźni historycznej oraz politycznej. I w tym sensie jest on także współczesny. Mi zabrakło, przepraszam, ale jednak takich dokładniejszych informacji związanych przede wszystkim z pierwszą częścią tego filmu. Nie wszyscy, my oczywiście w Polsce wiemy bardzo dużo, ale czy nie wydawałoby się wam, że dla międzynarodowej publiczności takie jakieś podpisy głównych bohaterów tego, to są postacie historyczne, które są tam w tym filmie. Jest to film fabularny i sami mamy często takie doświadczenie, że w filmach fabularnych zbyt wiele napisów tłumaczących i podających może nazwisk, stopni, miejsc zatrudnienia raczej przeszkadza niż pomaga. I mówię to jako historyk, który bardzo lubi przypisy. Więc z tego powodu uznaliśmy, że każdy, kto będzie chciał się dokładniej dowiedzieć, kim byli ci ludzie, którzy podejmowali te jakże trudne decyzje, sięgnie po książki, gdzie to wszystko jest napisane. A nam zależało na tym, żeby film był wartki i żeby trzymał w napięciu i nie wybijał z rytmu oglądania. Może jeszcze odpowiadając na to pytanie, ten film łączy prawdę i fikcję. W tym konkretnym przypadku historia szpiegowska jest fikcją. A prawdziwy Jan Nowak-Jeziorański naprawdę nie umiał jeździć na rowerze, naprawdę włożył angielską gazetę do walizki i naprawdę złamał rękę, kiedy uczył się, jak zostać skoczkiem. Z tej historii narodził się Jan Nowak-Jeziorański, który przez dziesięciolecia był bardzo ważny dla polskiej historii. Przede wszystkim jako dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, a potem jako jedna z osób, która w decydujący sposób przyczyniły się do tego, że Polska została przyjęta do NATO. I w pewnym sensie to też jest jakby nawiązanie do wyobraźni politycznej, historycznej, dlatego że z tego doświadczenia zrodził się człowiek, który tego wszystkiego potem dokonał, pomimo tego, że nie umiał jeździć na rowerze. Właśnie mówiłem, że kurier pana komendanta z Londynu Nowak nie przybędzie. Musimy czekać. Nie zaczniemy walki bez brytyjskich gwarancji. Ein einfacher Kurier kann der Bote der Götter.